Choinka ma, choinka ma. Niedobrze mi. A co, śmierdzę? Intensywne śniadanie. Vlogmas, proszę Państwa. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy. Poczekajcie, jak mam to powiedzieć? Vlogmas dzień pierwszy. Zaczynamy kolejny vlogmas w moim życiu. Nie wiem już który. Wiem ostatnio, że wstawiliście jakiś stary vlogmas Angeliki, więc na vlogmasach pojawiam się już 9 raz. 9 mój vlogmas, jako że się pojawiam, ale który jest mój osobisty? 4 może coś takiego. Dzień dobry wszystkim, witam już z domu. Jak wiecie, byliśmy w Laponii, nie nagrywałem nic w Laponii. I z jednej strony się cieszę, z drugiej strony nigdy się nie cieszę, bo czuję niedosyt. Dlaczego się nie cieszę? Bo nie nagrywałem vlogmasu, bo ja uwielbiam nagrywać, naprawdę. Nie ma czegoś takiego, w ogóle nie wierzę w takie rzeczy, że nie nagrywaliśmy, bo coś tam. Nie, ja szczerze uwielbiam nagrywać. Niesamowitą radość sprawia mi nagrywanie, niesamowitą radość sprawia mi później wrzucanie tego filmu i czytanie komentarzy. Naprawdę, może to jest uzależniające, ale taka jest moja robota i bardzo się cieszę. Ale nie było to możliwe ze względu na to, że Angelika nagrywała codziennie vlogmasy, jak zawsze oczywiście. I pytanie moje było takie, czy ja zdążę gdzieś nagrać, jednocześnie dając całego siebie dla Angeliki? I odpowiedź była, że nie ma opcji, bo jedyną moją drogą nagrywania jakiegoś materiału ogólnie w życiu, jak nagrywam z Angeliką 2 filmy w jeden dzień, to jest to, że ja wstaję bardzo rano, bo nigdy w życiu nie zobaczycie mojej rozmowy z Angeliką, że ja siedzę na kamerze, ona na kamerze i nagrywamy, bo nienawidzę czegoś takiego. I ona tak samo, także wie, jak widzi, że ja nagrywam gdzieś tam w roku, to ona odpuszcza, nie robimy za wszelką cenę kontentu. I jedyną moją drogą, żeby uciec od takich samych vlogów w jeden dzień, jak musimy nagrać, bo coś, jest moment, w którym ja wstaję rano, wcześniej, nie wiem, 6 rano i nagrywam sobie poranek, tak jak w Nowym Jorku, coś tam się dzieje, bla bla bla, zabieram Angelikę w jedno miejsce i wtedy jest fajny vlog. Niestety tutaj mój argument poszedł się, nie powiem co, ponieważ wschody słońca w Laponii, w Rovaniemi były od godziny 10 bodajże, także ja wstałem sobie raz o 7, czekam o 8, 9, no 10 dopiero wschód słońca, już trzeba działać, więc nie było jak, ale dobrą nowiną jest to, że zawaliłem i jeszcze będę zawalał Instagram Laponią, ponieważ skupiłem się totalnie na Instagramie i jasno mogę stwierdzić, że YouTuberzy wysiłek, a TikTokerzy i Instagramerzy, taka jest różnica. Nie narobiłem się w Laponii, a dodam z 10 reelsów, może z 8, z 5 zdjęć i po prostu sobie chodziłem, o kontencik, tak to wyglądało, a jednak stworzyć vloga, a stworzyć cały content na Insta czy na YouTube nie ma naprawdę porównania. YouTube jest dużo cięższy i dlatego do Was wracam. Dzień dobry wszystkim, witamy na vlogmasie, zaczynamy ten vlogmas, dzień pierwszy, za 3, 2, 1, tak! Ósma 40, wchodzę do pokoju, już miałem plan, bo jeszcze zaglądałem tutaj z 20 minut, bo chciałem powiedzieć, że Charlie już grubo, naprawdę grubo, no nie licząc Laponii, od ponad 2 miesięcy śpi sama w łóżku. Wchodzę, Charlie nie jest w łóżku, co ty robisz? Wycinasz? Pierwsze po wstaniu dostałem od razu naklejkę. Czy mama wie o tym tutaj, że jest serduszko i kwiatek? Wie. Wie? Naprawdę? I nie była zła? Zakład mieliśmy, że ani razu Cię nie budzę. Prawda? Charlie mówi, tylko mnie nie budź. Wczoraj poszła spać o 21, jeszcze o 8.30 spała. To ile spałaś? 8 godzin plus 3, 11,5 godziny. Piona. Pokaz palcem. To jest 5 i 1. I pół. 11,5 godziny spałaś, Elfie. Bo to potem. Pół, tak pokazałem pół. To okej, czy nie? To jest... A to jest beczka. No to przywitanie, bo zaczynamy dzień przecież. Żółwik. Beczka. No co? Nowe robimy? Kurde, nowego jeszcze nie pamiętam, bo się nie nauczyłem. Najpierw faleczka, potem żółwik, potem piąteczka i beczka. O kurde. No powoli. Faleczka. Żółwik. Piąteczka. I beczka. I beczka. Dzień dobry, Elfie. Wyspałaś się? Idziemy do przedszkola?
Jak to nie? A propos tego spania oddzielnie, Charlie, to mam taką chyba kontrowersyjną opinię, że wszystko co trzeba dać dziecku, to tylko po prostu czas i miłość, a ona wszystko się sama nauczyła, naprawdę. Przez to, że jesteśmy tam wystawieni na opinię publiczną, bo tam nagrywamy sobie w internecie, to od dziecka pamiętam, że jakieś tam o, jeszcze nie chodzi, pach, zaczęła biegać, zaczęła po prostu być sportowcem. O, jeszcze nie mówi, teraz co jest? Gadu? Gaduła, właśnie. O, dlaczego 4-latka jeszcze śpi z wami? Pach, sama, ani razu nie będąc wyganiana, nagle postanowiła zacząć spać sama. Dlaczego ty zaczęłaś spać sama w ogóle? Bo chcę. No ale jak to po prostu, któregoś dnia wstałaś z rodzicami swoimi w środeczku? I do tego jutro mnie nie za... I jutro mnie nie osypiacie. Nie! Ja sama śpię. Nie uwierzę w to. Naprawdę, tata? Nie, uchodź tu, chodź tu. Tata, a jak będziesz mnie usypiał, to ja będę cię w nocy ugilgotał. Ła, ale dlaczego? Przecież zawsze 4,5 roku, zawsze się usypiamy razem, śpiewamy, przytulamy się, zasypiamy razem. Nie, ja chcę córkę moją. Nie, tata! Dzisiaj uspałem cię. Jutro mnie uspałeś, ale... Dzisiaj nie uspisz mnie. I sama pójdzie spać? Tak. Widzicie, i to właśnie o tym mówię. Kończy się jakiś kolejny etap. Jeszcze niedawno spała z nami, chociaż przychodzi do nas w nocy i zawsze się rano budzę. Niunia jest między nami, a dzisiaj cię nie było. Dzisiaj całą noc przespałaś na swoim łóżku. Co? A jest drugi raz test tak będzie. Dobra, ty jesteś jakimś elfem, ja ci dzisiaj nie wierzę. Ty chyba nie, coś tam świruje. Ty chyba świrujesz dzisiaj. Tato, ja nie jestem elfem. To jest tylko pijama elfa. Dobra, już taka mądra jesteś. Przytul mnie ten ostatni raz jako dziecko i bądź już dorosła, chodź. Tato, ale tylko jeden raz i dalej będę do ciebie przychodziła. Naprawdę? No to dobrze, bo chciałam tylko spróbować. Ty idziesz spać sama, ale ja cię budzę. Aha. Fiona, teamwork. Teamwork! Dobra, to jeszcze może... A co, śmierdzę? Naprawdę? Tak. To śmierdzę, ale tak nie ma żadnego zapachu, więc muszę ciebie... Chcesz te? Zobacz, mam takie. To Frozen. Bo one ładnie bardzo pachną. No bo wczoraj się perfumowałaś nimi, nie? To poczułem, no. Zobacz. Ale śmierdzę naprawdę? Ja nie czuję, to nowy sweter wybrany. Nie śmierdzisz, tylko nie ma żadnego zapachu. A, no to zmieniam w tej rzeczy, no to dawaj. Ale będę pachniał Frozen. Jest. Dziękuję. To teraz może jeszcze... Popachnij się. Powąchaj chyba, nie popachnij. No bardzo ładnie. Dobra, zbieram się do przedszkola. Czy zaszalejesz, może jeszcze sama umyjesz zęby i umyjesz buzię? Ale nie wiem, jak myć zęby. Jak to nie wiesz? Przecież myjesz i w przedszkolu i... Co? Myję zęby, bo to bardzo lubię. Ten jest łobuzem. Nie lubisz tej piosenki? Nie lubię. Przecież to twoja ulubiona piosenka z dzieciństwa. Ale teraz jej nie lubię. Dlaczego? Nie lubię. Bo jesteś duża? Kurde, co się dzieje? Ja ostatnio bardzo lubię koszulki piłkarskie i uwaga, prosto z Laponii, prosto z wioski Świętego Mikołaja, z Santa Parku znaczy, mamy oryginalną koszulkę Adidasa i to jest niesamowite, bo jakby tam jakaś tam zwykła koszulka była czerwona z napisem, nie wiem, Laponia, cokolwiek, to by mnie nie jarała, ale taka oficjalna jakby meczówka jest Adidas, tutaj mamy herb, uwaga, czy to widać? Proszę bardzo, herb FC Santa Claus Rovaniemi Finland. I teraz pytanie do was, czy wiecie, dlaczego może jest 25? Czy ma to jakiś ukryty znak, czy po prostu losowa cyfra? Mi się wydaje, że coś w tej liczbie jest, 25. W każdym razie oficjalnie zaczynamy święta, ponieważ dołączam do reprezentacji Świętego Mikołaja. Jaki byłby hymn? Nie patrzcie z tyłu, bo oczywiście jeszcze się nie ogarnęliśmy po powrocie, ale to jest moja stylowa na dzisiaj.
Świąteczne spodnie, nałożę już jeszcze najeczki. Nie będę nakładał mundbutsów, już mam dosyć. Chociaż nie wziąłem tych długich. Powiedziałem wczoraj Angelice, że jak byliśmy w sklepie, chyba w Nike'u i tam były Timberlandy, no, to powiedziałem, że jak patrzę na Timberlandy i przechodziłem teraz w mundbutsach, to nie zamienię tych butów. Daj ty spokój, ja miałam kiedyś Timberlandy, one są takie twarde, ale no, spoko są, ale jak już zaznasz takich mięciutkich bomboszków, no, to... Właśnie o to chodzi, że to już nawet nie chodzi o Timberlandy, tylko jakiekolwiek zimowe. A zobacz, jakie mam skarpetki. Moje. Tak. Skąd masz je? Z szafy. I nawet nie chodzi o Timberlandy same w sobie, tylko po prostu inne buty zimowe, że one są wszystkie twarde, trzeba rozwiązywać, nakładać, zakładać, że jest po prostu ciężko. A tutaj zobaczcie, pach, nawet takie krótkie, cyk, kapciuszki, pach i gotowe. Zmienię zdanie, idę jednak w moonwoodsach. Idę wziąć buziaka. O, na pewno nie. Gdzie ona jest? A co tu robi ten kotek, mysza? Czemu taki mały kotek jest tu? Kotku, jak ty tutaj przyszedłeś? Jest taki słodki. Słodziak jaki. Dobra, nie, ale teraz to przegrałaś. Teraz to przegrałaś. Jeśli ty się nie chcesz buziać z ojcem, to jest teraz, tylko wilgotki zostały. Tata, mogę ci coś pokazać? Tak. Jak stana. Dobra. No to pokaż. Chodź ze mną. Gdzie? Nie, to nie było to. No, chyba jest coś wymyślane. Nie. Dobra. A, zapomniałam, to było. Ja ci radzę uciekać, bo się to jak złapię, to... I co ty chodź chcesz? Tutaj. Co? Nie pocałuję, nie! Ona robi zwłoki tak jak ty robisz, bezładne ciało od razu. Okej, okay, nic nie robię. Nie, oszukałaś mnie. Nie. I teraz jesteś skazana! Teraz jesteś skazana! Dobra, to daj buzi, tylko mi będzie zgoda. Ja chcę buziaka. Okej, okay, tylko jak wstanę. Dobra, ja ci ufam. I co, zamknąć oczy i dasz mi buziaka? Mhm. O, to chodź tu. Podejdź i zamknę oczy i ty mi dasz buziaka, tak? Mhm. No gdzie ten buziak? To poważne to? Wybiła godzina 12, znaczy jest za 10, ale na 12 mamy rezerwację. I powiedz tylko, bo oczywiście znowu wymyśliłem nową śniadaniownię. Powiedz tylko, proszę, że masz ochotę na słodkie śniadanie. Fuck. To żart był. No nie. Od kiedy ja jem słodkie? No wczoraj jadłaś? Zawsze co? Naleźć pankejki? Co? A nie zamówiłeś w końcu pankejków wczoraj, jak chciałaś. Ludzie. Ale musimy iść. Dobrze, ja zjem to, a tylko powiedz mi, kiedy ja jadłam słodkie na śniadanie? Ja nie powiedziałem. Ja mam tak, że na przykład... Patrzcie, zawsze jest ta dyskusja ta sama. Jak z rana zjem coś, to muszę najpierw zjeść coś słonego i na koniec słodkie. Jak zjem słodkie, to jakiś mam wyrzut tej insuliny i się źle czuję, słabo mi. Ja ci nie powiedziałem, że wiem, że twoim ulubionym śniadaniem jest śniadanie słodkie, bo wiem, że nie. Tylko mam nadzieję, że akurat masz ochotę na śniadanie słodkie, bo czasami miewasz. Po słonym. Co? Gdzie idziemy? To mogłoby być, wiesz co, to mogłaby być seria taka, że twoje reakcje na propozycje moich śniadań, żeby znaleźć nowe miejsce, a więc, uwaga, i teraz zbliżenie na twarz Angeliki. Jezu, bo to najgorsze, że ty nagrywasz i ja nie. Idziemy na japońskie fluffy pancake'i. Co to jest? Pancake'i. Fajna restauracja. Zrobimy rezerwację na 12. Znaczy restauracja, śniadaniownia, pancake'ownia japońska z fluffy pancake'ami. Chodź. Nie wiem, mogę ci kupić paluszki słone, będziesz zagryzać. Miejmy to już za sobą. Może coś słonego, a sushi tam mają? To sobie zjem kawałek sushi przed. Nie? Ale ogólnie chodzi o naleśniki fluffy, że one się tak... Mam je zajeżdżę z tymi śniadaniami, naprawdę. Na razie jest 2-0. W nowościach jest 2-0. Ostatni raz byliśmy już 4 razy, tam gdzie są kryształy, już 4 razy byłem, tak ci się spodobało. Tak, ale... Byliśmy w Milk Barze, też już wróciłaś tam, więc zaufaj. Jedynie co do tego, że to słodki, nie? Jestem otwarta. Zobaczcie, jak jestem otwarta. Idę w świat po japońskie pancake'i. Może jak ona się cieszy. No zobaczcie, jaka dobra żona. Czekałem tutaj na kopercie, żeby znaleźć jakieś miejsce i powiedziałem, żeby zajęła. Przepraszam, wolne? A nie mam drobnych, niestety, przepraszam. Gotowa na
Japońskie fluffy pancake'i? Wpadłem na wspaniały pomysł, bo... Rewelacyjny. No, ale naprawdę, bo zobaczyłem dokładny adres tej śniadaniowni i obok jest kebab Tendur. Tendur jest uważany za najlepszy kebab w Warszawie. I od razu skumałem, że skoro Angelika, no co prawda śniadanie, ale lubi jeść słono, słodko, to najpierw, chyba że najpierw pójdziemy na słodko, bo mamy rezerwację. Najpierw pójdziemy na słodko na co? Na fluffy pancake'i. Tak jest, a później na kebaba. A później pójdziemy na kebaba i to będzie nasze śniadanie. Ale to jest najlepszy kebab w Warszawie, wszyscy to okay. mówią. Boże, co będzie wymarzone śniadanie, kebab i fluffy pancake'i. Idę w to, bo cię kocham. No tutaj idziemy, zobaczcie, fluffy japonezy, pancakes i tu za chwilę tendur. Zamówiliśmy po pancake'ach i po herbatce zimowej. Ile chcesz macze? Macze? No zaraz tak, bo trzeba zapłacić najpierw, tam jest kasa. Wyrobisz się, bo jak się nie wyrobisz, to spadnie ze stołu. No i zobaczcie, widzicie to zadowolenie na twarzy? Na początku narzekanie, ale później wow. Widać w twoich oczach wow po prostu. I co, ona odjedzie z powrotem? Czy ją popchnąć trzeba? No i jedzie z powrotem. Ameryka. Czuję się, jakbym była w Japonii. Prawda? Języczka japońska. To twój prezent urodzinowy za rok. Co? To twój prezent urodzinowy za rok, to śniadanie. Że w Japonii, bo zawsze marzyłaś o Japonii, to... A do Japonii lecimy? I co? Wygląda dobrze. A weź poruszaj. Widzisz? Typowe fluffy. Angelika wzięła creme brulee, ja wziąłem Kinder Bueno. Ale dobre to jest. Co? Dobre to bardzo. Zadowolona? Mhm. 3-0 dla mnie? Wolałabym coś słonego najpierw zjeść, ale i tak jest super. Tak nie chciała słodyczy. Ja jeszcze nie zacząłem, a tam już jest prawie zjedzone wszystko. Ogłona jestem. Było pyszne. Ale to mi się wydaje, że to jest takie grube, że tak jakbyś nie wiem, zjadł. Są 4 pancake'i zwykłe, nie? Nie. Nie? A chcesz spróbować mojego, czy nie? Takie jakbyś zjadł 2 cienkie. Że takie są w środku, bardziej jest taka pianka niż zbity pancake. Jeszcze kaweczka. Wietnamskie espresso przelewowe. Podobno przez metodę robienia jest mocniejsze i widać, kurde, jaka smoła. Fajne to jest, podoba mi się. Moglibyśmy mieć taki mechanizm w domu. Charlie, śniadanie. Ja na razie tylko gryzę, Angelika dorwała się do mojego. Twoje lepsze? Ja nie lubię orzechów. Szkoda, że nie mogę spróbować twojego. Jeszcze możesz zamoczyć. No i zjedliśmy pancake'i i idziemy teraz na deserek. Kurka, mam, bierzemy jeden na spółę? No tak, bo ja już nie dam rady. Ja nie wierzę, że jem najpierw słodkie, później kebab. Ranek panek. Mój pierwszy vlog was wyszedł bardzo kulinarnie, ale naprawdę nawet nie wiecie, bo dla was to jest tylko film, dla was to jest tylko wizyta w restauracjach, a dla mnie jest bardzo ważne, bo naprawdę chciałem te pancake'i, ale okej, pancake'i, ale zawsze wiesz od ilu? Od 2 miesięcy, jak jesteśmy na mieście, jak mówisz, zjedzmy coś, ja mówię, chodź na tego kebaba, a ty mówisz, nie mam ochoty. Kurczę, jest wiele fajniejszych pozycji niż kebab, nie? I dzisiaj los tak chciał, że drzwi te dwie restauracje są. Ja zamówiłem kebaba wołowo-baraniego. To jest w ogóle naprawdę hit. Zobaczysz, wiesz czym się różni ten kebab? Mięso jest w wielu restauracjach dobre, w sensie te kraftowe. Ale tu oni sami wypiekają te placki. I mają z takimi pecherzykami. W ogóle inny kebab, inny temat. I ja zamówiłem wołowo-baranie z sosem mieszanym, a Angelika zamówiła z kurczaczkiem. Na deser. I będziemy jeść. Jednak nie wzięliśmy jednego na spółę, bo Angelika chciała z kurczakiem. Ja nie lubię jagnięciny. No, a ja właśnie chciałem te, więc wzięliśmy sobie jeszcze po jednym. A żeby było śmiesznie, to nie jesteśmy jedyną parą tutaj, bo przed chwilą nie będę nagrywał oczywiście, ale z taką 26. Ale z taką parą siedzieliśmy na pancake'ach i przyszliśmy teraz, obok dosłownie siedzą i przyszliśmy teraz na kebaba i oni też siedzą. Zrobili sobie turnę tak jak my. Widzisz? Więc nie tylko ja na to wpadłem. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Brak mi słów. Romantyczna kolacyjka. Wziąłem na wynos, ale jednak zostaliśmy w środku. Smacznego. Moja dama. Naprawdę? Kebab. Naprawdę? Mhm. Jezu. Ludzie, nie jestem kebabowa, ale to jest mega. 3-0 dla mnie, czyli definitywnie. Jak to mięso smakuje?
jak posypane na maksa przyprawą jakąś mocną, ale dobre. I teraz przypominamy, jak zareagowała Angelika najpierw na słodkie śniadanie, a później na kebaby. Wygląda dobrze. A weź. Mm. Naprawdę? Kebab. Od 1 do 10? 10. 10? No to już, to bawimy się. Co, co? Top kebab. Przestań się ze mnie śmiać. Czemu się śmiejesz? Podaję kurde, kebaba, jakbyś sama to siedziała, to byś ty zasił, jakby mijał cię pani w futerku przyszła. Wybaczcie, że cały czas ten sam kadr, ale no nie mogę uwierzyć. Siedzi sobie w futereczku i kebaba. I mieliśmy na początku na pół. Te pancake'i też miało być tak średnio. Zobaczcie, ja tutaj męczę, już nie dam rady drugą połówkę. A moja tutaj żona wyzerowała kebaba. To było bardzo dobre. Mocne śniadanie, intensywne śniadanie, powiem ci. Bardzo dobre, polecam. Naprawdę. A jak ktoś nie, tak mi średnio przypada za kebabami i mówi, że jest wała-wiła, no to jest naprawdę wała-wiła. Kocham cię za takie randki, naprawdę. Ja cię też. Ktoś tu się objadł chyba. Sam musiałam usiąść, tak mi niedobrze, za dużo zjadł. Łapczywość, łakomstwo. Idziemy? Tak. Niedobrze mi. Czemu ty masz dzisiaj ze mnie taki... Nie, ale nie, że powiem, że się śmieję z ciebie, tylko jesteś mega słodka. Naprawdę, mega słowo. Ob żartuszek mój mały. Jak można zjeść całego kebaba i dwa pancake'i, no? Jakoś nie czułam, bo tak to wszystko było w krótkim czasie, wiesz? Przemiałam. Intensywne śniadanie. I teraz płynnie kończymy część śniadaniową i robimy zakupową? Tylko tak na szybko, bo jesteśmy blisko TK Maxa, to bym weszła zobaczyć, co tam ze świątecznych dekoracji. Ahoj! Biorę worki na prezenty w TK Maxie. Bardzo ładne. My kiedyś mieliśmy, nie? W zeszłym roku wszystkie zapakowałam, nie? I to fajne było w takich workach, nie w jakichś torebeczkach. Fajne. No, zakochałam się. Zobacz. Dla Charlie. Cudo, dla Charlie. Czy dla Mikołaja, który da dla Charlie. A czekaj, a to on dobra, nie no, biorę, Boże. Pokaż go, taki, no bardzo ładny. Jesteśmy prawie spóźnieni i mieliśmy tu tylko wejść, cytuję, wejść, zobaczyć. Proszę bardzo, prezentuję, wejść, zobaczyć. Ale są bardzo fajne, to jest taki mega klimat. Ja z byłem dzieckiem zawsze marzyłem o takich, może nie workach, ale na przykład o skarpetach nad kominkiem. Co ty robisz? Nawet. A po co miałabyś to zrobić? Fajne. Do Charlie? Czy już za dużo tam nie będzie przejść? Nie, dużo już tyle rzeczy kupiłam. A to? Ciężkie to strasznie jest. Ja to później dam. Nie ma sensu, Mysza. Mysza, czekaj. Trzy oddechy, dawaj. Idziemy? No. Chodź. Zabierz mnie. Chodź. Zabieram cię, chodź. Nie. Ja szaleję zaraz. Przysięgam. Czy ty widziałeś, jakie to są dywaniki? Idziemy. Ale czy on jest naprawdę taki fajny? Taki jest trochę, jak będzie mokry, to będzie taki, wiesz, wiem, wstrętny. Nie, tak. No. Jest. Szukamy w dalszym ciągu. Teraz nie dywaników, tylko wycieraczek. I mamy coraz mniej, i mamy coraz mniej czasu. Co? Mamy to? No. Ja wiem. No a co tak, nie ma już nigdzie wycieraczek znowu. On wyjdzie przed chwilą, no niestety już nie mamy świątecznych. To co teraz, wakacyjne się sprzedają, czy co? Wkurzę i wypuszczę swoje świąteczne wycieraczki. Tak zrobię. Ja nie wiem, jak to jest. Minus 11 było w Laponii. Wszyscy mi pisali, czemu bez czapki, czemu bez rękawiczek. Mi było tam naprawdę ciepło. Ani razu, no może tam z raz, jak już był wieczór, zawiał wiatr. Ale ogólnie ani razu nie, prawie ani razu nie zmarzłem. A tutaj wychodzę i ile jest stopni? Pewnie z 5 na plusie. Jest kurde zimno. Jedziemy, zakupy zrobione. Andrzejka została jeszcze, nie wiem, to TK Maxx był chyba? Chyba tak. Została tam jeszcze, bo robi zakupy dalej. Byliśmy przy kasie i przy kasie były kolejne worki na prezenty. Już też duże takie blaski, więc została tam. Ja przez to, że nie było miejsca parkingowego, zaparkowałem daleko, więc przyszedłem po samochód i jedziemy. Po Angelinę. Vlogmas, proszę Państwa.
I teraz jest najważniejszy element vlogmasu, prawda? Może nie najważniejszy, ale taki ikoniczny. Każda osoba na vlogmasie, która robi vlogmas, otwiera kalendarz adwentowy. Ja mam taką wielką przyjemność, że otwieram kalendarz adwentowy mojej żony, więc bardzo się cieszę. Tutaj mam nadzieję, że przyszły kolejne kalendarze, to zaraz otworzymy. Ale jeśli chodzi jeszcze o otwieranie, bo jak wiecie, ja zawsze kalendarz mam od Angeliki, ale przez to, że tych wszystkich produktów ja mam tyle, naprawdę tyle, więc postanawiam zawsze rozdać kalendarz adwentowy. I teraz uwaga, ostatnio na kanale nadawczym poprosiłem, żeby ludzie z kanału byli aktywni pod współpracą, pod reelsem z Epaką, bo te osoby będą miały pewne rozdanie, te osoby, które skomentowały, więc dzisiaj otwieramy pierwsze trzy okienka, też mam taki komfort, że nie muszę pojedynczo, ponieważ nagrywam, no nie codziennie, więc mogę sobie otworzyć trzy i te pierwsze trzy okienka lecą do ludzi, rozlosujemy w kolejnym vlogu, do tych, którzy skomentowali tego reelsa właśnie z epokowego. I to te trzy rzeczy są spalone dla was, widzowie z YouTube'a, którzy teraz to oglądacie. I te trzy okienka, które otworzę, pierwsze trzy, lecą do tych ludzi, a już na kolejnym vlogu, okienko 4, 5 i 6, leci do ludzi aktywnych pod tym filmem. Więc skomentujcie ten film, a w następnym vlogu weźmiecie udział w losowaniu, czy tam jak to powiedzieć, okienka 4, 5 i 6, tak. Bo pierwsze trzy są zajęte. A więc otwieramy, Boże, jaka to jest duża robota. Ja pierwszy w ogóle miałem fizycznie w ręku ten kalendarz, nawet pierwszy od Angeliki, bo te kalendarze czekały już w sklepie stacjonarnym i Angelika kazała mi pojechać po nie, więc pierwszy raz miałem je w rękach i naprawdę miałem trzy w jednym momencie, trzymałem, one są potężnie ciężkie. Potężnie ciężkie, przez to, że naprawdę te rzeczy w środku są no kapitalne. Kapitalne, ja już wiem mniej więcej co, ja wam nie będę ściemniał. Wy prawdopodobnie też wiecie, bo cały TikTok jest, cały YouTube jest tym zawalony. No, ale to nieważne. Ważne, że będę otwierał coś, zostawię tu na początku moim nowym kalendarzem. Ważne, że będę otwierał coś, co będę mógł później wam ofiarować. Więc pierwsze okienko, okienko numer 1, cyk. To jest niesamowite, że te rzeczy pachną już w pudełkach tak dobrze. No, od razu czuć, naprawdę to jest tak Christmas Mint Candy Cane. Pierwsza rzecz, świeczka, to jest mała świeczka. Widać ostrzy czy nie ostrzy? Tak, pełnowymiarowy produkt leci do... Tylko nie mówię, nie będzie to dla trzech osób, tylko dla jednej. Żeby jedna osoba miała trzy fajne rzeczy. Dwójeczka. A dwójeczka to jednak zapomniałem, co to jest. Kominek. Piękny kominek z takim wytłoczeniem tutaj nazwy Twinkle Candle. Nie wiem, czy to wie coś mi nie ostrzy, ten kurde aparat. Mamy także już osoba, która zwycięży, ma taki piękny kominek. Kolejny produkt pełnowymiarowy i taką świeczkę. Trójeczka. Gdzie jest trójeczka? O, już nie pamiętam, czy to jest wosk? A nie, to jest mydło do rąk. O kurcze, ale kozacka paczka. Hand wash, Christmas tree. Też bardzo fajne, no i też mam już ją w domu, więc bardzo się cieszę, że to poleci do was. I takie właśnie trzy rzeczy lądują u osoby, która skomentowała post z Epaką. I to losowanie zrobimy już na kolejnym vlogmasie. No i ten kalendarz mniej więcej znacie, prawda? Bo czy kupiliście sobie, czy oglądacie social media, ale mam coś nowego. Odłożyłem wszystkie puste pudełeczka do kalendarza, żeby wszystko tutaj się zgadzało. Pięknie, naprawdę przepiękna robota. Zobaczcie, jakie detale. Tutaj mamy nazwę, tutaj mamy wszystkie te pudełeczka. Świetne. W ogóle to pudełko jest jakie ciężkie. Te całe mechanizmy są niesamowite. Ta grafika. No i odkładamy kalendarz Twinkle Candle na kolejny vlogmas, a otwieramy w tym momencie trochę mystery box pod tym względem, że ostatnio Charlie poszła spać, Angelika zasnęła w łóżku, ja sobie klikałem w telefonie, coś tam robiłem, TikToki, nie TikToki, i jakoś zabłądziłem i znalazłem się na stronie ze zdjęciami, stworzeniem jakichś tam kalendarzy, kubków, taka pierdołowata strona ze wszystkim tak naprawdę, no i trochę mnie wchłonęło, także za chwilę zobaczycie, nie wiem dokładnie co to jest, bo tak mnie to wszystko wchłonęło, że zamówiłem kilka produktów. Kilka zamówiłem właśnie do domu przez kuriera, bo tylko tak było można, a kilka do paczkomatu. Te pudełka przyniósł kurier, ale nie mam pojęcia, co to jest. W sensie jedna z tych dwóch rzeczy, które zamówiłem, ale nie wiem dokładnie, która. Nie chcę mówić dokładnie, co to jest, czy to, bo nie chcę zdradzać tego drugiego produktu, póki nie przyjdzie. Jak patrzę na ciężar, to chyba ta ważniejsza rzecz, jeśli chodzi o vlogmas. Dobra, otwieramy. Dobra, a więc jest to kalendarz adwentowy, który wymyśliłem w tym roku.
Kurde, trochę za ciemne to zdjęcie, no ale to nic. Tak wygląda z tyłu mój kalendarz adwentowy. Najpierw powiem, z czym jest. Otóż... O kurde, nie wiem, czy mi nie spadły. Otóż, kontynuując naszą przygodę ze spotkaniami biznesowymi i przez to, że nie ma tego kalendarza, z którym przychodzili panowie na spotkania biznesowe, to wymyśliłem sobie, że przez to, że jesteśmy teraz samochodami, jeździmy cały czas, więc nie może sobie każdy walić po prostu małpek za małpką każdy dzień, więc uwaga, zamówiłem taki jeden dla nas i będziemy po jednym wybierać. Po prostu jeden kalendarz na trzech będziemy mieli i teraz 3, 2, 1... Ta-da! I serio, zabłądziłem totalnie na tej stronie, niechcący wszedłem w nią. I mamy, zobaczcie, mamy tu nasze zdjęcie z Sylwestra. Czy to widać dobrze? Proszę bardzo. Trochę jest ciemne, ale to chyba po prostu przez te moje całe filtry w telefonie. Tak wygląda. Ja zawsze miałem z whisky, że po prostu Jack Daniels... Jack Daniels? Czy John Walker? Jack Daniels był w każdym okienku. Tu natomiast w każdym okienku jest inny alkohol. Są dżiny, są łychy, chyba jest wódka, są... No wszystkie jakieś takie rodzaje alkoholu, małpeczki, rumy. No i będziemy tak się bawić. Także proszę bardzo, to jest mój drugi kalendarz adwentowy. I to jest chyba to samo. Biję o zakład, że to jest to samo. Po prostu tak przemyślałem sobie, że ten rozwalimy cały. No bo wiadomo, będziemy otwierać te okienka, to nie będzie wyglądał dobrze. A po prostu wziąłem sobie dwa, żeby drugi na pamiątkę gdzieś w biurze sobie położyć. Będzie tak sobie stał gdzieś w biurze, nie wiem, jeszcze znajdę na niego miejsce. Tak wyglądają te dwa kalendarze. Jeden będzie na pamiątkę, gdzieś będzie sobie stał w biurze, a drugi będzie właśnie otwierany. No czy nie jest to fajny pomysł? Różne alkohole, różne małpki. Oczywiście, że nie propagujemy takich rzeczy, ale jesteśmy dorośli, jesteśmy mężczyznami. Spotykamy się teraz raz na, nie wiem, dwa tygodnie. Będziemy się spotykać, więc będziemy sobie po prostu po jednym okienku otwierać z jednego kalendarza. Czyli ile tak naprawdę, no nie wiem, pospotykamy się z 5 razy. Pewnie tyle zdążymy, później rozbroimy go przy jakiejś innej okazji. Ale możecie napisać, czy spoko. Trochę za ciemne te zdjęcia, no ale to nic. Wygląda spoko. 1, 2, 3. Prezentacja stylizacji mojej córki. Na przyjście babci. Na przyjście babci. Sama wybierała. No Boże Święty. Pokaż, stój już tu. Odwrót. No przepięknie. Jeszcze guziczek muszę ci zapiąć tylko z tyłu. I kokarda jest na dole, na głowie, znaczy? Nie. A, taka opaseczka. Ja pierwszy. Sama to wybrałaś, taką stylizację? Naprawdę? Pomyślałam, że taka, bo chciałam jak wczoraj. A jak to jak wczoraj? Wczoraj tak nie byłaś. Nie, bo wczoraj chciałam... A wczoraj to kiedyś, znaczy, zapomniałem. Kto jest księżniczką, tatusia? No kto? Nie słyszę, kto? Tak jest, oczywiście. Ale chodź, pokażę ci coś. Co znowu chcesz mi pokazać? To nie będzie tylko to. Jeszcze coś będzie? O. O kurczę, no to już lecimy grubo, naprawdę. Tylko idź na kanapę, a ja dobra. Powiem już. Dobra, idę na kanapę. Dobra. Idę na kanapę i czekam. Powiedz kiedy? Dobra. Pokaż. Wow. Nie no, teraz to już mamy komplet. Przepięknie, piątka, 10 na 10. Przechodzisz do finału. Piona. Elfy. Musicie mi pomóc, moja córka zniknęła, pojawił się na jej miejsce jakiś elf. Jesteś moją córką? Mam na imię Zosia. Ale kim jesteś? Elfem. A gdzie Charlie? Fablice Mikołaja. Charlie jest tam? Tak. A po co? Bo chciało tam iść spać. Beze mnie? Tak. A ty będziesz... Bo powiedziała tak. A ty będziesz, elfie, ze mną spała? Nie. Jak to nie? Bo ja śpię w fablicy Mikołaja. Ale położysz się na chwilę tutaj do łóżeczka? Na chwilę? Mogę tylko zrobić prezent. Jaki prezent? Z niczego. Zrobiłam. Dobra. Jaki chcesz prezent? Chcę prezent, żebyś się położyła spać. Nie, ale jaką chcesz prezent? Dzisiaj żadnego nie chcę. Ale jaki chcesz prezent? Dobra, Charlie, chodź już spać. Ja ci zrobię. Charlie, chodź już spać. Nie jestem Charlie, jestem elfem. Charlotte. Nie jestem Charlotte, jestem Zosia, elf. Tak? Tak. A wiem, że elfy
mówią po każdym języku na świecie. Tak, tak, tak. Where is your mommy? Co? Where is Charlotte? Co to? Jest w fablicy Mikołaja. I don't speak Polish. Z nas, bo chwilą tak mówiłeś. Nie jesteś prawdziwym elfem, bo nie mówisz po angielsku. Jestem, bo elfi nie mówią po innym języku. Mówią po każdym języku świata. Nie. Dobrze. Nie. A kto jest twoim tatusiem? Jestem Mikołaj. Mikołaj to twój tatuś? Elfi to są dzieci. A Mikołaj to jest tata. A mama? Tata. Mama to jest żona Mikołaja. Mikołaj, żona Mikołaja. Nie ukrywam, że trochę mnie to przeraża. Ty jesteś jak jakiś robot. Bo jestem elf, robot. Nie zbliżaj robot, się do mnie. Robot. Dobrze, robocie, a możesz zakończyć tego vloga? Zepnął się robot. Ale jak mogę go naprawić? Musisz zrobić tak. Nie, jednak nie chcę. Dobra, kończ vloga. Robot. Przepraszam, ale boję się tego, więc coś moją córkę opanowało, nie wiem co. Bardzo się jej boję, zachowuje się jak jakiś opętany robot. Ale żegnam wiesz, się z wami. Gdzie jest twoja córka? Mam ci powiedzieć. W fablicy robotów Mikołaja. Gdzie są roboty? Roboty, elfi i Mikołaj, żona Mikołaja. Jest elfem. Jezus Maria, elfem, do zobaczenia elfem, w kolejnych elfem, filmach. Elfem, niech dzieje się magia. Elfem. Siemanara. Elfem, jestem. Choinko ma, pasek na nas gałązki. Choinko ma, pasek na nas gałązki. Ostatnie wszystko ramyko, choinko. Jeju, pięknie. Pięknie. Pięknie ty. I do końca.